czwarty dzień inwestycji, godzina 11. Zobaczcie, tu mamy już przewód 5 razy 35. On trafi do tej rozdzielni. Tutaj będzie podpięty, tak żebyśmy nie mieli spadku napięć. Przy okazji pokażę Wam fajną rzecz. Zobaczcie, to tak wygląda sinusoida. Sinusoida w tym momencie zniekształcona przez różne prądy u mnie, a ten filtr aktywny tak ładnie to po prostu potrafi poprawić. I zobaczcie jeszcze jedną ciekawostkę, tak na szybciutko. UPS 160 kW i akumulatory. To mi starcza dokładnie na 3 minuty pracy tutaj tego zakładu. 3 minuty, ale to wystarczy, ponieważ zakład energetyczny lubi wyłączyć energię czasami na jedną, czasami na 2 sekundy. I to powoduje ogromne problemy, jeżeli chodzi o urządzenia CNC. Tutaj jest mało ciekawy element, ale jeszcze w tej szafce, o, rozkręcili chłopaki. Tu będzie dodatkowy licznik prądu założony. W tym momencie mam rejestrator energii, różne wyłączniki. Z tego rejestratora energii bardzo fajne dane mogę czerpać, jeżeli chodzi o moje potrzeby. Także tak wygląda mniej więcej w tym momencie sytuacja. Tu mamy elektryków, którzy pracują. Dariusz Anusik. Polecam tego elektryka. On pracuje u mnie od zawsze. Tutaj swoją pracę przy montażu kamery, bo oczywiście kamera jest ważna. Tu jest pani Ania, która dogląda wszystkiego i idziemy w kierunku paneli. Zobaczcie, wczoraj udało się tyle paneli zrobić. Dzisiaj zaczynamy trochę później pracę na panelach, ponieważ elektrycy potrzebowali prąd na chwilę wyłączyć. I dokończymy te panele. Tutaj też już jest przygotowana droga pod przewód. 5 razy 25 pójdzie tędy do falownika zamontowanego w tym błocie na tej konstrukcji. Tutaj będą jeszcze wzmocniona ta konstrukcja na końcu, ale o tym wiecie, widzieliście w wczorajszym filmie, jak ta konstrukcja ma finalnie wyglądać. Także dzieje się, troszkę roboty jest, ekipa się schodzi, kamerkę za chwilę Wam uruchomię na tym dasku, będziecie mogli patrzeć, jak wygląda tutaj produkcja. Mamy już przewód 35. Ten przewód pójdzie nam od głównej rozdzielni prądu tędy tam do kompresowni, a od kompresowni do falownika pójdzie nam 25. Zobaczcie, troszkę cięższy przewód, a za to dłuższy, i on będzie uszedł do falownika, także dzięki temu nie powinien mieć spadku napięć. Jest sam prezes Darek Anusik. To jest obiad przywieźli z osobniką swoim? Tak, tak. Tamten tak, prezes? Tak, tak. Tamten no robi pewno wszystko pod telewizję, a czemu, my konkretną pracę wykonujemy. Czemu kopiemy w ten sposób, a nie wzdłuż betonu i tamten? Dlatego, że zawsze się kopie w prostych liniach i kręcamy tam, gdzie będzie inwerter. Czyli idziemy w prostej linii, kąt 90 stopni i wchodzimy w inwertera, żeby nie robić takich esek. Tutaj pracownicy zakłócają, jak będzie tutaj wprowadzone do budynku ten przewód, powiedzmy. Rura ROTA 110 będzie podprowadzona pod elewację budynku, zamontowana skrzynka ZK40 i tam będzie wszystko łączone. Rozumiem. Czy to będzie normalnie rurą wyprowadzone pod tym betonem? Tak. Dwoma rurami, jedną 110 i drugą 75. 75 będzie do sterowania, a 110 będzie energetyczna.